Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny odcinek. Wasze pytanie, nasze reakcje. Że zaczynamy. Jak wpływają niedojrzałe owoce na nasz organizm? Z tymi niedojrzałymi owocami powiem Wam, że to jest dość paskudny problem, patrząc tutaj po naszych sklepach i tak dalej, ponieważ większość, i mówię tutaj większość, duża większość, wydaje mi się nawet około 90% owoców, które mamy w sklepach, jest niedojrzała. I to nie jest żart. To jest twarde, twarde i twardniejsze. Tak, nie wiem, czy kiedyś ktokolwiek z Was jadł taką naprawdę dojrzałą brzoskwinię czy nektarynę. Jak się to ugryzie tak prosto z drzewa, to jest to mięciutkie, to praktycznie językiem można pognieść. A co oni nam w sklepie chcą sprzedać? Przecież tym można kogoś zabić, jakby się rzuciło takim czymś. To jest twarde jak kamień. Tego w ogóle nawet mój nóż nie chciał obedrzeć ze skóry. Gdzie tam normalnie skórkę można było tak ściągać z tego wszystkiego. A jaki to ma wpływ? Bardzo niedobry wpływ to ma, ponieważ taki niedojrzały owoc, on po prostu, można powiedzieć, leżakuje sobie w naszym żołądku. On sobie tam wywala leżak, rzuca sobie ręczniczek i sobie leży i czeka, aż dojrzeje, czyli pożera naszą energię. Tak to można obrazowo przekazać. Czyli on zamiast nam dać energii, to niestety, ale on zabiera nam tą energię. Po to, żeby się strawić. I to nie jest dobre, niedojrzałe owoce. Kiedy zobaczymy na przykład na dzikie zwierzęta i kiedy oni mają ten wybór, który my ludzie mamy w sklepie, ten zwierzęta nie. No oni by tego po prostu nie zjedli, no wiadomo. Bo ten zapach również brakuje i zapach też jest... Nie kolor. Tak, ale zapach też jest bardzo właśnie dla zwierzęta. Ale my ludzie, my mamy tylko i wyłącznie zaufanie, co widzimy, no a nasze oczy zapomniamy od nas. Okej, okay. Co myślisz o kimchi? Kimchi jest w sumie dosyć ciekawą potrawą. Przeważnie jest dość ostra, przynajmniej ja raz sobie tak zrobiłem i no, troszeczkę przesadziłem, bo było naprawdę bardzo ostre. Ale jest to dosyć ciekawa potrawa, jak wiadomo też fermentowana, także śmiało można skorzystać z tego. Tylko uczulam na gotowe, kupowane, żeby czasem nie było oleju rzepakowego w środku, przestudiować ten skład, albo cukru, albo jakichś innych dziwnych, niechcianych rzeczy. I najlepsza metoda jest, zrób sam kimchi w domu, bo od ten moment wy wiecie, co idzie w środku rein. Co można dodawać, nie, czy można dodawać kwas mlekowy do buraków, ogórków kiszonych? Kwestie są tutaj podzielone, powiem Wam szczerze. No, można dodać, ale mi się wydaje, że nie jest to konieczne, ponieważ dać temu po prostu czas. To jest naturalny proces fermentacji, on się sam tam wytworzy. Po co tam ekstra tego dodawać, jak to się może samo zrobić? No chyba, że komuś naprawdę zależy, żeby to było bardzo szybko gotowe. Ale po co? Niech to przebiegnie tak, jak ma przebiec, wszystko powolutku i będzie fajnie i dobrze. A co mają ludkowie jeść, mieszkając w bloku bez ogródka? Mają tylko market obok. W markecie też można znaleźć różne ciekawe rzeczy, które można zjeść. Da się. My tak potrafimy na przykład przeżyć. Dla nas to nie jest żaden wielki problem. Starczy po prostu szperać. Zależy też, na jakiej diecie jesteśmy. Jak jemy wszystko, no to bardzo fajnie tutaj jest wybierać takie dojrzałe owoce, te dojrzałe. To akurat w Holandii było dużo łatwiejsze, żeby znaleźć dojrzałe owoce niż tutaj, ponieważ tutaj, tak jak mówiłem, to jest porażka z owocami, żeby cokolwiek dojrzałego znaleźć. To jest naprawdę ciężki temat. I bardzo dużo ludzi wiedzą, jak to jest ten handel na owoce, na warzywa i tak dalej, i tak dalej. I według mnie jest najlepsze, kiedy ten duży sklepów, ten duży marketów, kiedy oni mają kontakt z lokalnym producentem. Bo od ten moment ten transport jest mniej, jest krótszy. Tak. Dokładnie. No i lepiej po prostu dla tego wszystkiego środowiska i tak dalej. Ale no, wydaje mi się, że mają nas po prostu za
bałwanów w tych sklepach niekiedy i po prostu sprzedają nam gripsze, jak to się mówi po śląsku. Czyli niedojrzałe owoce. A z innych rzeczy co? Na pewno wędlin unikać. Jak ktoś je mięso, to kupować czyste mięso. Można też i z marketu. Ale czyste. Nie jakieś przetworzone i tak dalej. To jeszcze jest taka najmniejsza szkoda, którą można sobie wyrządzić. No i czytać składy przede wszystkim. Są różne pasty niekiedy można znaleźć. Zdarza się znaleźć nawet konserwy bez niczego mięsne. Bo też albo sprawdzałem już. A z konserw mięsnych, to tak, żeby było śmieszniej, to taniej wychodzą i mają bardzo czysty skład, po prostu puszki mięsne do psa. Ale takie czyste, 100% mięsa. Są w sklepach zoologicznych takie, dość duże, prawie taka 900 gram pucha za 10 zł. Skład idealny, mięsko idealnie pachnie, bo tutaj daje kotom palce lizać. Jakbym jadł mięso, to od razu sam sobie takie kupował i rozmawiałem kiedyś właśnie z panem takim, który tam pracował i mówi, że są ludzie, którzy to przychodzą i sobie to kupują, po prostu na kanapki to biorą, bo ten skład jest lepszy niż te, które my mamy do ludzi na półkach, poważnie. I to nie jest żart, bo ja sam ten skład sprawdziłem, to nie ma nic, tam jest czyste mięso. Żadnych innych dodatków, nic, żadnych konserwantów, nic. Czyste mięso. 100%. Tyle. Ale mówię o tych czystych. Są dwie firmy, które ja znam, które robią takie 100% czyste mięso. I wychodzi to dużo taniej na dodatek jeszcze. Bo tam widziałem na marketach taka mała puszeczka za 12 zł, a tu 900 gram za 10 zł. Aha, czekaj. Tego jeszcze nie skończyliśmy. Teraz transmisje na żywo są na topie. To może wrzuciłbyś film dwa razy w tygodniu na przykład, albo raz i poszedłbyś właśnie w kierunku transmisji. Z tą transmisją to nie bardzo, ponieważ ja kiedyś zrobiłem jedną transmisję na żywo, taką krótką na tym kanale, nie na jej kanale, bo tam robiliśmy częściej i po prostu no, po tym czasie wyłączyli nam transmisję. Po tym praktycznie była przez 2 lata wyłączona możliwość, teraz znowu jest włączona, ale nie mam zamiaru już jej robić, ponieważ oni tak czy siak na mnie szukają haka i jak my robimy filmy, czasami coś powiemy przez przypadek, nie pomyślimy, ja to później składam i widzę, co powiedziałem i wiem, że jak to tak puszczę, to już będzie problem i muszę to po prostu wyciąć, czyli muszę sam siebie, jak gdyby no wiecie, co zrobić sam ze sobą, nie? Wyciąć coś, co powiedziałem, ponieważ to nigdy w życiu by tutaj nie przeszło. Zresztą i tak, jak widzieliście ostatnio po różnych filmach, jak się do mnie poprzyklejali, o wyczyny kaskaderskie, o nie wiadomo co jeszcze, pokazywałem wam to wtedy. Masę filmów poblokowali, za to zepsuli mi to, bo tam jest taka opinia, ja muszę taką listę wypełniać, że nie ma tego i tego w filmie. Ja tam wypełniłem, że tego nie było, a oni po prostu sobie zmyślili, od tego odwołać nie idzie się. I oni sobie wymyślili, że tam było coś takiego, o czym nie było. Film o kąpielach, to był kaskaderski wyczyn na przykład, takie proste. No to nie wiem, jak się dzisiaj miecie, to jest kaskaderski wyczyn. Za to było już, że to nie było zaznaczone. I przez to mam zepsutą całkowicie opinię, czyli teraz każdy jeden film, który wrzucam, jest bardzo dokładnie sprawdzany. Długo czasu jest blokowany. Jeżeli go w ogóle przepuszczą, to on nie zarabia już tak, jak kiedyś zarabiał. Ponieważ te zarabianie spadło o 75%, przypuszczam, że jest to związane właśnie z tą opinią. No ale także mniejsza z tym. Chcecie nas pomóc, po prostu skorzystajcie z naszych książek, a im kij w oko tak zwany. Dobrze. Czy jest sposób, jak w sposób rozsądny zastąpić chleb i ziemniaki? Tak, chleb można na przykład chlebkami lnianymi zastąpić. Przepisów macie chyba na 4 rodzaje już. Są też w książce. Przepis jest tam też na chlebek, który tutaj mamy razem z Martą. Zrobiliśmy kuchnia roślinna też w opisie. Jeszcze jest promocja na dodatek na to. A ziemniaki to też można przecież różnymi rzeczami pozastąpiać. Nawet z braku laku można je nawet i batatem zastąpić. Można je topinamburem zastąpić. Topinambur byłby jeszcze rozsądniejszy. Ewentualnie fioletowy ziemniak, ten taki prawidłowy jeszcze, który kiedyś dawniej był. Ale niekoniecznie musi to być ziemniak. Można na przykład użyć dzikiego ryżu. Też jest dobra opcja. Wiem, że on troszeczkę drogi jest.
Ale ogólnie to ja wam powiem, ja ile? Ponad 9 lat nie jem chleba, takiego zwykłego. Znamy. I z 5-6 lat chyba nie jem ziemniaków już. Może tam zjadłem raz, dwa sporadycznie, żeby sprawdzić, wam nakręcić film, co się stało po tym. No i tyle, nie potrzeba mi tego. Mamy tyle różnych jedzeń dostępnych. Mamy tyle różnych warzyw, mamy tyle różnych owoców. Mamy nawet różnego rodzaju mięsa dostępne, wszystko. Czy to musi być ten chleb? I te ziemniaki do tego tak koniecznie? Przecież ludzie, którzy są na diecie carnivora, jedzą same mięso. Bez niczego. I żyją i mają się dobrze. I żyje dalej. Także nie wiem, po co komu te ziemniaki. Czy to tak głęboko zostało wpojone, że ten ziemniak musi być? Ja tego nie rozumiem. To jest dziwne. Znamy jeden pan, który nie je ziemniaki, chleb, makarony i takie produkty. Miał tam 40 lat. Ponad 40 lat już tego nie zjadł. Żyje, ma się dobrze, czuje się świetnie. Prawie do 80 dobija i jest w idealnej formie. Praktycznie może sprint biegać jeszcze. Dobrze. Jak przechowywać marchew, żeby nie zwiędły? Miał być chyba zwiędły. Jest na to taki bardzo stary sposób, który my również stosujemy. Mianowicie niesiemy sobie do piwnicy skrzynkę albo do chłodnego miejsca, taką zamkniętą najlepiej całą, żeby była do mieszania betonu. Są takie czarne skrzynki. Nasypujemy troszeczkę piasku, kładziemy tam buraki, marchew, cokolwiek byśmy nie chcieli. I zasypujemy to piaskiem. Wytrzyma bardzo długo. To jest stary, sprawdzony sposób sprzed setek lat, można powiedzieć. Również ja widziałam plus minus taki komentarz i pani Alicjaka dał tam też dobrze odpowiedź. Tak, dzięki. Dobra. A czemu odcinacie górę i dół marchwi? Z dołu jest część bardzo słodka, więc nie rozumiem. Z marchwi powinno się odcinać dół, ponieważ gromadzą się w nim metale ciężkie, na przykład kadm i tak dalej. Takie nieciekawe metale ciężkie, które byśmy nie chcieli. A u góry natomiast znowu gromadzą się pestycydy. Dlatego my to wolimy odciąć. To jest bardzo znane już, jeżeli chodzi o marchew. Dół metale ciężkie, góra pestycydy i inne chemikalia. Dlatego warto to usunąć. Czy taki sok, to był do tego soku z marchwi, zaszkodzi przy kandida? I generalnie właściwie, czy dieta warzywna jest ok przy kandydzie? Na przykład jak jem co tu pisze? Pory w sosie pomidorowym, paprykę z raszponką i tofu, bo nie chcę jeść mięsa. Z kandidą jest taki jeden mały problem. Tam wystarczy minimalna ilość węglowodanów i ona znowu żyje. Albo laktozy. I ona się będzie rozprzestrzeniać. Chyba najszybszą metodą, którą się można tego pozbyć, to jest niestety, ale dieta karniwora, czyli jedzenie czystego mięsa. Tak mi się wydaje, taki jest mój pogląd. To jest chyba najszybsza opcja po diecie ketogennej oczywiście. Jednak w diecie ketogennej coś się może czasami wślizgnąć, bo w niektórych warzywach też jest troszeczkę cukru. A przy tym to jednak jest nie za bardzo wskazane, ponieważ miałem już taką jedną pani, która ze mną właśnie się kontaktowała i była bardzo długo na diecie ketogennej i nie mogła zlikwidować tej kandydy. Nie szło to za wszelką cenę, nie udało się po prostu. Dopiero, bo też nie chciała jeść mięsa i tak dalej i dopiero później, jak już widziała, że już inaczej nie da, to spróbowała przejść na dietę karniwora, czyli czyste mięso i nagle kandyda znikła. No niestety były to te resztki cukrów, które tam są, tylko to też jest z tym karniworem nie tak prosto, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te mięsa nie były szprycowane czasem cukrem. Tak, dokładnie. Trzeba tam troszeczkę uważać na to, czytać składy przede wszystkim. Wędliny odpadają, bo tam zawsze cukier jest w środku nawalony. Także tego nie chcemy. Mąka pszenna. Albo mąka pszenna, bo z tego też nic nie będzie. To musi być czyste mięso, żeby tam nic w środku nie było. Dobra. Wspomniałeś kiedyś, że po zjedzeniu owoców masz mniejszą ochotę na przykład na podniesienie hantli, żeby poćwiczyć. Natomiast przy zjedzeniu tłuszczu ochota jest większa.
Jak to się ma do Ereta? Mówiłeś, że on głównie funkcjonował na owocach i produktach bezśluzowych i potrafi biegać maratony, a tutaj jak widać u Ciebie jest inaczej. To mniejsza ochota na wysiłek fizyczny. U siebie też to zauważam. Może być, co może być nie tak z tym wszystkim? Skąd Arnold brał te moce? Bo jak rozumiem, dieta bezśluzowa wyklucza oleje, len, kakao, awokado chyba też. Może chodzi o jedzenie małych porcji raz dziennie, picie soków, więcej wody. Pomóż z odpowiedzią. Tak, to jest właśnie to, co ja mówiłem już wcześniej, że my się też ze wszystkimi punktami niestety z Arnoldem nie zgadzamy, bo on to bardzo dokładnie przedstawiliśmy, żebyście sami wyciągli sobie z tego wnioski, jakie macie. Jednak my się do końca z tym nie zgadzamy, ponieważ my tłuszczu, właściwie ja tłuszczu nigdy nie odrzuciłem, bo ona odrzuciła, poszła właśnie na typową taką dietę frutariańską, czystą. Ja nigdy nie odrzuciłem tłuszczu, zawsze go brałem. Później ona miała wielkie problemy z siłą, opadała z sił, kończyło jej się szybko energia. Ich habe auch heel erg viel geschlafen in die Periode. Bardzo dużo spała i tak dalej, i tak dalej. Później miała wielki problem, żeby te tłuszcze wprowadzić, bo organizm się odzwyczaił od tego i była jedna wielka katastrofa. Udało się z tego wyjść, ale to był właśnie efekt odstawienia tłuszczu, czego ja nie polecam za bardzo, ponieważ mamy woreczek żółciowy, on jest potrzebny. On nie jest od parady nam wstawiony. A do czego służy żółć? Do trawienia tłuszczy. Mamy witaminy, które rozpuszczają się w tłuszczach. Adek? Jak to mamy te witaminy wchłonąć, jak nie mamy tłuszczy? Jak ja już widzę, niekiedy były takie programy, kiedyś też to oglądałem, miałem więcej czasu, gdzie tam robili jakieś przepisy i robi jakiś tam przepis wegański i mówi, o, tylko nie tłuszczu do tej patelni, ja tam wolę dodać wody, żeby tylko nie tłuszczu, bo będę się źle czuć. Alta. Ale... Od razu się scyzoryk w kieszeni otwierał. Co też on widział to do mnie, ja najpierw nie widziałam, ale później ja to było, was het voor mij herkenbaar, mózg potrzebuje tłuszcz. Nie tylko mózg, serce też. Tak, i ja miałam taki problem. Środkowy, krótki czas, to nie było problem dla mnie. Ja pytałam tylko 5-6 razy, tak samo pytanie. Tak. Dobra, mamy jeszcze jedno pytanie, to jest w sumie związane z drugą częścią książki. Proszę o rozwiązanie mojego problemu z ksylitolem. Wszędzie piszą, że jest zdrowy, a w waszej książce znalazłam ostrzeżenie o ksylitolu. Dokładnie. Jest tam ostrzeżenie. To jest w tej liście takiej, którą wam zrobiłem z tych produktów, numerów E i tak dalej, zielony, pomarańczowy, czerwony, które tam były. Rzeczywiście ksylitol dałem tam na punkt ostrzegawczy. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ jest w sumie parę powodów nawet dlaczego. Pierwsza to jest jego ilość, która może być zjedzona, jest ważna, bo jeżeli będzie go za dużo, to możemy dostać porządnej biegunki po tym i na szczęście nie, żeby to była jakaś tragedia, no ale jeżeli ktoś akurat jest w drodze do pracy i przesadzi, to jest tragedia. To może być się to rzeczywiście źle skończyć i dla ubrań, i dla samochodu, i nie wiadomo co jeszcze. Może albo autobus. W pociągu to będzie jeszcze gorzej, ponieważ wtedy tego nie utrzymiecie, to jest pierwsze. Druga sprawa, ksylitol musi być fiński. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jeżeli on jest gdzieś dodany do jakiegoś produktu, czy to jest fiński. Jeżeli on będzie chiński, to jesteśmy w ciemnej D, że tak powiem, ponieważ tam bardzo często już niestety jest stosowany do jego produkcji kukurydza GMO. A tego byśmy nie chcieli. Dlatego właśnie wszedł on na taką listę ostrzegawczą, żeby lepiej tego nie brać. Chcecie? Zróbcie sami, dorzućcie pewnego fińskiego ksylitolu, ale nie takiego, skąd nie wiemy, skąd on jest. Bo przeważnie na 99% będzie z Chin. Bo producenci chcą oszczędzać i nie wezmą drogiego, tylko wezmą najtańszy. A ten niestety jest najtańszy. Taka mała uwaga. To samo niektóre zdrowe glinki też tak wrzuciłem, ponieważ też nie znamy ich pochodzenia w tych składnikach. Skąd one są wzięte? Przy zeolicie na przykład bardzo ważny jest jego przemiał, jaki jest. To jest też bardzo ważne. Będzie zły, to sobie bardziej zaszkodzimy niż pomożemy. Dobrze, moi drodzy. Takie pytania na dziś, które tutaj sobie przerobiliśmy. Także w sumie życzymy wam dalej miłej niedzieli. Kto chce skorzystać z książek, o tym wspomagacie też nasz kanał, czy szkoleń. Szkolenia oczywiście w formie wideo, bo też cały czas dalej o to pytacie. To jest forma wideo, 2 godziny.
praktycznie każde szkolenie ma. Także to nie jest, że trzeba gdzieś jechać, szukać, nie wiadomo co jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko jest w opisie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Pozdrawiam i do następnego razu. Pa!